przekonała mnie postać Andrzeja, od którego się dowiedziałem o Sandlerze. Gdy poznałem Andrzeja, uznałem, że to jest człowiek, od którego chcę się uczyć. Więc gdyby Andrzej sprzedawał gumowe sztućce, to pewnie chętnie bym nimi jadł, choć wolę metalowe. A że akurat Andrzej równa się Sandler, to Sandler. Oczywiście także dlatego, że tego potrzebuję. Natomiast jeśli chodzi o samego Sandlera, to co mnie przekonało, to, że jest to kompletny system, więc produkt otrzaskany w bojach, sprawdzony na wielu rynkach, czyli nie podejmuje eksperymentu. A po drugie, że nie jest to pomysł na sprzedaż, który ja nazywam pokemoństwem, czyli że właśnie nie jest to takie wciskanie, robienie z siebie idioty albo czarowanie, a później uciekanie. Zwróciłbym szczególną uwagę na to, co i tak okazało się, że intuicyjnie wykonuję, czyli to, że staram się podzielić z klientem wieloma wątpliwościami, czy to pewne odradzanie. W tym dostrzegam bardzo dużą korzyść, dlatego że wiele usług, które sprzedają moje firmy, to są usługi, które można sobie opacznie wyobrażać, a potem być zawiedzionym. Więc ten nacisk na świadomość decyzji klienta jest dla mnie bardzo ważny, nie tylko ze względów, nie wiem, etycznych, ale też z tego, że potem nie muszę się zajmować zwrotami, reklamacjami, żalami itd. I jeżeli ktoś idzie w takie pływanie, czyli no w sumie to już 10. spotkanie na przestrzeni ostatnich 3 lat, w sumie ciągle nic nie wiadomo, ale było miło, podejmijmy męską decyzję. I ja mam świetne doświadczenia z prostymi pytaniami, zarówno względem klienta, jak i względem samego siebie. Wtedy pewnie doradziłbym mojemu handlowcowi zadzwonienie do klienta i spytanie: panie Ziutku, właśnie mija 3 rok, odkąd się poznaliśmy i tak sobie myślę, że chciałem spytać, czy my w ogóle kiedyś zrobimy biznes?